Synu, chciałeś porozmawiać. Znasz, jak fajnie tutaj widzimy to wszystko. Wziąłem się na ten spacer, bo tak naprawdę najfajniejsze, wiesz, rozmowy między ojcem i synem to są wtedy, kiedy, wiesz, mamy czas dla siebie, nic nam nie przeszkadza. O co chciałeś zapytać? Powiedz szczerze. Wiesz co, ojcze, dawno nie rozmawialiśmy szczerze, bo ja się zamknąłem w sobie, zauważyłeś ostatnio, tak? Widziałem, że rozmawiałeś z matką, że przejmujesz się tym, że ja jestem zamknięty w sobie. Odleciałem na kilka lat, wiesz, i doszedłem do takiego momentu, że czuję bezsens i pustkę, że w mojej głowie jest po prostu pusta przestrzeń. Czuję depresję, cały czas jakąś taką ciemność. Chce mi się słuchać cały czas jakiejś melancholijnej muzyki. Zasypiam późno, nie jestem zorganizowany, czuję, że mój dzień to jest dzień świstaka. Mam miliard pytań, nie? Po prostu, kim jestem? Po co żyję? Jaki jest cel mojego życia? Jaki jest sens mojego życia? Po co się w ogóle urodziłem? Wiesz, boję się śmierci, mam jakieś dziwne lęki, fobie, manie. Zaczynam to rozkminiać, że mam po prostu miliard pytań, na które nie mam odpowiedzi. I to cię boli, co? Wiesz co? Każdy ziomek mnie po prostu zawiódł, nie? Kiedy można było się napić, trzeba, można było zajarać, to byli ze mną, ale na takie rzeczy, jak pytania o to, kim jestem, poczułem, że ty możesz o tym wiedzieć, że ty możesz wiedzieć, jak mi na te pytania odpowiedzieć. I dlatego poprosiłem cię o tę rozmowę. Moje takie pierwsze pytanie jest, czy są w ogóle odpowiedzi na te pytania, które ja mam w głowie? Kim jestem? Po co żyję? Jaki jest sens mojego życia? Czy w ogóle? Nie wiem. Wiesz, synu, takich pytań to ludzie zadawali miliony razy. Na przestrzeni, wiesz, wieków, we wszystkich religiach, kulturach, wiesz. Ludzie między sobą, sami z siebie, wiesz, zadawali sobie te pytania. Skąd przychodzę, dokąd zmierzam, po co jestem, jaki jest sens mojego życia? To są bardzo ważne pytania. Od tych pytań tak naprawdę zależy całe nasze życie, sens naszego życia. Jeśli sobie nie odpowiesz na te pytania, twoje życie będzie bez sensu. Jeśli sobie nie odpowiesz na te pytania, będziesz żył byle jak, synu. A najgorszą rzeczą byłoby, żebyś żył bez sensu i byle jak. Bo życie jest zbyt piękne, żeby żyć bez sensu i byle jak. Ale ja przestałem dostrzegać to piękno, rozumiesz? Jakby... Wiesz, mam YouTube'a, tak? Wchodzę na YouTube'a i wchodzę na stację kosmiczną, tak? Zobacz, leci samolot. Widzę ze stacji kosmicznej okrąg Ziemi, tak? To mnie po prostu przerasta. 300 miliardów gwiazd w naszej galaktyce. Ten ogrom, po prostu różnorodność zwierząt, gatunków roślin, przestrzeni, praw fizycznych, tego, jak jesteśmy skomplikowani. Przerasta mnie to i po prostu mam ochotę się położyć i płakać, nie? A to jest właśnie piękne. Wiesz, co jest piękne? No właśnie o to chodzi. Ale co? Żeby cię to przeraziło. Co ty mówisz? Tak. Dlatego, że jak to cię przerazi, to zacznie zadawać sobie właśnie te pytania, które sobie zadajesz, a przerażenie może się tak naprawdę przerodzić w fascynację. Bo wiesz, gdyby się okazało, że tak naprawdę znasz odpowiedzi na wszystkie pytania i ta przyroda, wiesz, ten kosmos, te planety, to wszystko jest bardzo proste w swojej konstrukcji, takie, wiesz, mechaniczne, zwykłe, wszystko o tym wiemy, jak to funkcjonuje, jak to wygląda i tak dalej, to wtedy zadajesz sobie pytanie tak naprawdę, że to jest tak proste, nie ma w tym żadnej tajemnicy. A uświadamiając sobie to, jak to wszystko jest tajemnicze, jakie niesamowite, jakie fascynujące, zadaję sobie pytanie, to jaki jest sens mojego życia w tym fascynującym, tajemniczym świecie? Dobrze cię to na początku przeraża. Ale wiesz, tak sobie myślę, że bardzo ważną rzeczą jest doświadczenie tego, że sens nabierasz wtedy, kiedy jesteś kochany.
Człowiek, zobacz, który jest kochany, wie, że żyje po to, żeby... Dobrze, ale ja mówię ci, ojcze, budzę się rano, nie czuję ani miłości, ani nienawiści. Nie chce mi się ani śmiać, ani płakać. Mam po prostu taką pustkę. Tak jak mówiłem, że mój dzień to jest dzień świra, jakby zobojętniałem totalnie na rzeczywistość i zastanawiam się po prostu, jaki jest kolejny krok. Dlatego przychodzę do ciebie, bo czuję wewnętrznie, że ty jako ojciec, tak, możesz wiedzieć, jak mnie nakierować, co powinienem robić, tak, żeby... Widzisz, jaki jestem chaotyczny, widzisz, że nie potrafię się wysłowić, tak, jakby nie gniewaj się na mnie. Nie mam siły żyć, naprawdę. Siła jest tutaj. Siła jest w sercu. Jak w sercu jest ból, jak w sercu jest chaos, jak w sercu jest cierpienie, to wtedy rzeczywiście życie wydaje się pełne bólu, chaosu i cierpienia, bo to, co wewnątrz masz, emanujesz na zewnątrz. Wydaje mi się, że trzeba zrobić jedną rzecz. Weź głęboko w swoje serce, przejdź przez ten powierzchniowy ból, cierpienie, wiesz, przez ten chaos, który masz w sercu, aby wejść w ciszę. Zobacz, że kiedy patrzymy na przyrodę, tu jest wszystko sensowne, nie? Tu każde najmniejsze źdźbło trawy ma sens. Każdy najmniejszy ptak, pszczoła, wszystko to, co wiesz, nas otacza we wszechświecie, ma nieprawdopodobny sens. Nawet wiesz, naukowcy mówią o teorii chaosu, wiesz, że rozpalasz ognisko, nie? Albo dym, który idzie z ogniska, jest bardzo konkretnie usensowiony. Tam nie ma nic przypadkowego. Wszystko jest celowe. Ale przyroda, nie? Żyje w ciszy. Zobacz, jesteśmy tutaj, w tym pięknym miejscu, ta trawa rośnie w ciszy. Ja mam w głowie autostradę. A ty masz w głowie autostradę. Nie mogę się usłyszeć. No. Ja nie wiem już naprawdę, które są moje myśli, a które są myśli pochodzące z YouTube'a, z telefonu, z telewizora, od ludzi, z banerów, z reklam, z meczów, z koncertów. Po prostu mam jakąś jedną wielką miazgę w głowie, nie? I ten chaos po prostu cię, stary, rozwala. Ten chaos cię rozwala. Więc pierwszą rzeczą, którą bym ci radził jako ojciec, to to, żebyś zaczął wyciszać swoje serce. I niestety trzeba zrobić czasami, wiesz, radykalne kroki. Wyłączyć tela, wyłączyć TV-ka, wyłączyć neta, wyjść na jakiś czas z Face'a, z Instagrama, z tego wszystkiego, wiesz, co powoduje hałas. Na początku będzie to bolesne, bo zauważysz, że tak naprawdę nie rozumiesz siebie, boli cię wszystko to, co masz w sobie, i chcesz to zagłuszyć, znowu włączając telewizor, znowu włączając muzę, znowu włączając Face'a, będąc cały czas in action. Ale tak naprawdę to cię jeszcze bardziej będzie zabijać. Ja to czuję. Jestem przywiązany do telefonu i po prostu czasami odkładam go i jakby jakaś siła po prostu każe mi go wziąć i znowu gapić się do rana. Dokładnie. Zobacz, że kiedyś ludzie byli o wiele szczęśliwsi. Kiedyś czytałem bardzo ciekawą rzecz, że w XIX wieku człowiek przyjmował przez całe swoje życie tyle informacji, tyle bodźców, co dzisiaj przyjmujemy w ciągu jednego dnia. To zobacz, co dzieje się w naszej głowie, co dzieje się w naszym sercu, jeśli my przyjmujemy taki ogrom informacji i bodźców w jeden dzień, jak człowiek w XIX wieku przyjmował przez całe swoje życie. Oni byli szczęśliwi, bo oni mieli ciszę w sercu. Bo oni byli, wiesz, na łonie przyrody. Oni szli, wiesz, z doświadczeniem tajemnicy świata, wokół którego się obracali, w którym żyli. A my dzisiaj nie mamy czasu, żeby się zatrzymać i popatrzeć, wiesz, na te ptaki, na tą trawę, wiesz, na te chmury, na to niebo. Nie mamy czasu zachwycić się tym wszystkim, nie? Dlatego, że mamy hałas w sercu i to nas zabija. Ojcze, czy możesz mi obiecać? Obiecać, że odpowiedź na pytanie, kim jestem, po co się urodziłem, po co żyję, jaka jest moja tożsamość, jaki jest sens w ogóle całego tego istnienia, czy możesz mi obiecać, że jest odpowiedź na te pytania? Obiecuję ci, że jest odpowiedź na to pytanie. Poprowadzę cię do tej odpowiedzi i pokażę ci kogoś, kto nadał sens temu wszystkiemu i każdemu z nas. Thank you.
Kochani bracia i siostry, proszę Was jeszcze o chwileczkę uwagi. Na kanale Boson Records przez ostatnie kilka lat ludzie usłyszeli dobre słowo prawie 60 milionów razy, a na innych naszych portalach społecznościowych te liczby przekroczyły już miliony. Nie liczę tutaj przecież wszystkich portali, telewizji, mediów, internetu, które udostępniały nasze dzieła. A więc dotarliśmy do milionów ludzi z dobrym słowem. Powołałem Fundację ON, abyśmy mogli docierać do więzień, poprawczaków, domów dziecka, szkół, na ulicę, do bezdomnych, opuszczonych, do uzależnionych. Abyśmy mogli docierać z dobrą nowiną na sam koniec świata. I nadszedł taki dzień, że bez Waszego wsparcia będzie to po prostu niemożliwe. Dlatego w imieniu całej ekipy Boson Records, Godline oraz Fundacji ON z całego serca zachęcamy Was do wpłacania darowizny na cele statutowe naszej fundacji. Możecie to zrobić jednorazowo, a możecie nas wspierać regularnie. Pieniążki, które wpłacicie, przekażemy na dzieła pomocy ludziom, a przecież jest tak wiele jeszcze do zrobienia. Bóg zapłać za każdy dobry gest Waszego serca. Pozdrawiam serdecznie. Ciao.